zawodowych, a jeżeli chodzi o kwestie poglądu Platformy i Nowoczesnej, to widzę, że takim językiem potocznym tak zwanej hemii nie ma. Wciąż aktualne pozostaje zatem pytanie, jak daleko posunie się totalna opozycja, chcąc odzyskać dawne wpływy. Według zapowiedzi organizatorów dzisiejsze zgromadzenie nie zostanie rozwiązane. Protest potrwa co najmniej do wtorku, kiedy w Sejmie rozpoczną się prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Wojewodowie odbyły się uroczystości pogrzebowe dowódcy oddziału partyzanckiego Wolność i Niezawisłość podporucznika Leona Taraskiewicza w Sejmie Miastom. Żołnierze podziemiami podległościowego żegnali najbliżsi, mieszkańcy Lubelszczyzny, a także licznie zgromadzona młodzież oraz władze państwowe i samorządowe. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika we Włodawie, rodzinnym mieście Jastrzębia. Prezydenta na uroczystościach reprezentował minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj niepodległa ojczyzna żegna go z honorami, jako swojego bohatera. Oddajemy cześć męstwu wspaniałego polskiego patrioty i dzielności żołnierskiej dowódcy. Szczątki podporucznika Leona Taraszkiewicza zostały ekshumowane w ubiegłym roku na cmentarzu. Został tam potajemnie pochowany w anonimowym grobie. W styczniu 1947 roku w wyniku ataku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jastrząb został ciężko ranny, a potem zmarł. O ekshumację wnioskowała siostra legendarnego dowódcy. Rodzina chciała mieć pewność, czy w grobie leży ich bliski. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślał, że na ten dzień czekaliśmy wiele lat. Standardy Wojska Polskiego, standardy organizacji kombatanckich i ukłonić się jeszcze przed rokami jednego z najpierw Wiele wątków poruszyła. Nigdy nie powinniśmy zapominać o takich osobach jak podporucznik Taraszkiewicz, apelował dr Jarosław Szereg, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tymczasem władze miasta Włodawy nie uczciły należycie polskiego bohatera. Jastrząb został pochowany w mogile będącej także symbolicznym grobem jego brata, również żołnierza WiN, Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, którego faktyczne miejsce pochówku wciąż jest nieznane. Na wzgórzu w Widach odbyło się dziś uroczystości 72. rocznicy obławy augustowskiej, nazywanej Małym Katyniem. To tam stoją dębowe krzyże, które symbolizują ofiary tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Od ponad 20 lat w Gibach wspomina się obławę augustowską i poległych w niej Polaków. Przywołujemy ich imiona. Jakbyśmy chcieli wciąż na nowo przywoływać ich przed Bogiem, prosząc, aby Bóg o nich nie zapomniał. W Gibach znajduje się 10-metrowy krzyż na miejscu symbolizującym pochówek zaginionych z napisem "Zginęli, bo byli Polakami". Na kamiennych tablicach wyryto nazwiska 592 zaginionych. Kilka dni temu na wzgórzu stanęło przy kamieniach 266 dębowych krzyży. List na dzisiejsze uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go minister Andrzej Dera. Tę wyjątkową wspólnotę łączą najwyższe, najpiękniejsze ideały. Prawda i sprawiedliwość, solidarność i miłość ojczyzny. Prezydent Andrzej Duda nadał także odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ci kombatanci, którzy otrzymali dzisiaj te odznaczenia, na to długo czekali, bardzo na nie mocno, głęboko zasłużyli. O dzisiejszych uroczystościach pamiętała również premier Beata Szydło. List w jej imieniu przeczytał Bogdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Spotykamy się dziś przekonani, że naszym moralnym zobowiązaniem jest dawanie świadectwa prawdzie historycznych o tych wydarzeniach, otworzenie losu zaginionych i przekazanie
tej wiedzy kolejnym pokoleniom. Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, zauważył, że pamięć o pomordowanych w ostatnich latach jest coraz bardziej wyrazista. Jest przywracana nie tylko lokalnie, ale także w wymiarze ogólnopolskim do zbiorowej świadomości. Najgorsze, co się mogłoby zdarzyć, to to, że tak wielka ofiara, tak niebywała potworna zbrodnia odchodzi w dalszych latach zapomnieni. Nie wolno nam na to pozwolić i robimy wszystko, żeby tak się nie stało. W 2015 roku, 12 lipca, został ustanowiony przez Sejm Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 roku oddziały NKWD i SMIERZ przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego rozpoczęły na Suwalszczyźnie operację, w której zginęło co najmniej 592 działaczy podziemia niepodległościowego. Profesor Krzysztof Jasiewicz, historyk, przypomina, że według dokumentów Sowietów ofiar było znacznie więcej. 1934 osoby to są bandyci i ci, co są jeszcze do śledztwa. Ci ludzie zniknęli bez śladu. A jeśli przyjmiemy, że po 21 lipca, czyli po tym programie, jeszcze były aresztowane, były nawet może kilkaset, bo nie wiem dokładnie ile, to wychodzi nam już liczba powyżej 2000. Od lat śledztwo w sprawie obławy prowadzi białostocki IPN. W lutym 2016 roku Instytut odnalazł na internetowym portalu kilka tysięcy stron sowieckich dokumentów o przebiegu obławy. To najnowszy materiał, który może posłużyć do wyjaśnienia zbrodni. Obecnie trwa tłumaczenie dokumentów. O wyjaśnienie zbrodni zabiegają również Obywatelski Komitet Poszukiwań Ofiar Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku oraz Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, wielu historyków, a także bliscy ofiar. 50 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u zostanie objętych tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. To przywracanie sprawiedliwości społecznej, wskazuje minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Ustawa dezubekizacyjna przewiduje, że emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Kiedy słyszę ich głosy, że oni za 2000 zł nie będą w stanie przeżyć, to przypomnę, że ponad połowa emerytów w Polsce otrzymuje miesięcznie świadczenie w wysokości 2000 zł. Ustawa obejmuje wszystkie osoby, które pracowały na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990. Nowe przepisy dotyczą także ich rodzin, które pobierają świadczenia. To jest przejaw sprawiedliwości społecznej. Ustawa nie wymienia tylko zwykłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, ale również współpracowników technicznych i operacyjnych, przełożonych, pracowników Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej oraz jednostek im podległych. Niższe emerytury i renty otrzymają wykładowcy i słuchacze komunistycznych uczelni kształcących kadry dla MSW, a także m.in. oficerowie i pracownicy Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Za to, że ktoś był w SB, za to, że ktoś służył aparatowi opresji komunistycznego państwa, nie należą się przywileje. Stąd ustawa, która weszła w życie, stąd działania, które przywracają elementarną sprawiedliwość. Listę funkcjonariuszy i pracowników komunistycznych służb tworzona jest na podstawie archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Od decyzji obniżającej świadczenie można się odwołać. Na łagodne traktowanie mogą liczyć m.in. ci funkcjonariusze, którzy pełnili bardzo krótko służbę przed 1989 rokiem i sprawdzili się w zreformowanych formacjach. Decyzję w tych sprawach będzie podejmował minister spraw wewnętrznych i administracji. Rozważanie przed modlitwą pański ojciec święty Franciszek zachęcił wszystkich do zadania sobie pytania, czy nasze serca są gotowe na przyjęcie z wiarą ziarna Słowa Bożego.
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przedstawiony jest jako dobry siewca, jako ten, który proponuje siebie, ale nie narzuca. Ziarno zasiane przez niego wyda owoc tylko jeśli je przyjmiemy, podkreślił Ojciec Święty. Nasze serce jako gleba może być dobre, a wówczas słowo przynosi owoce i to obficie, ale może też być zatwardziałe i nieprzenikalne. Gdy ziarno spadnie na bruk, nic nie urośnie. Są też dwa tereny pośrednie. Pierwszym jest teren kamienisty. Ziarno na nim kiełkuje, ale nie może zapuścić korzeni. To symbol serca powierzchownego, które przyjmuje Pana, ale nie jest wytrwałe. Jest znużone i nigdy nie wyrusza w drogę. To serce bez głębi, gdzie kamienie lenistwa przeważają nad dobrą glebą, gdzie miłość jest niestała i przelotna. A ten, kto przyjmuje Pana tylko wtedy, gdy to mu odpowiada, nie przynosi owoców. Jest też gleba pełna cierni, które zagłuszają dobre rośliny. Są one symbolem troski doczesnych i ułudy bogactwa. Jeśli uprawiamy te ciernie, to przygłuszamy wzrastanie Boga w nas, wskazał papież Franciszek. Każdy może rozpoznać swoje duże lub małe ciernie. Wady, które obecne są w jego sercu, te krzewy mniej lub bardziej zakorzenione, które nie podobają się Bogu i uniemożliwiają nam posiadanie czystego serca. Trzeba je wyrwać, w przeciwnym razie słowo nie przynosi owocu, ziarno się nie rozwinie. Ojciec Święty zakończył wszystkich wiernych, aby odważnie ocenili glebę swojego serca, przynosząc w modlitwie i spowiedzi swoje kamienie i ciernie. Papież zapewnił, że czyniąc w ten sposób, Pan Jezus, dobry siewca, chętnie oczyści powierzone mu serca. W Kaniu Pański Ojciec Święty pozdrowił wszystkich wiernych zebranych na placu Świętego Piotra. Papież szczególne pozdrowienia skierował do Wenezuelczyków żyjących we Włoszech, zapewniając ich o modlitwie w intencji ich ojczyzny, która zmaga się z wieloma problemami. Wenezueli trwa nieoficjalne referendum w sprawie przyszłości kraju. Opozycja pyta obywateli, czy są za zmianami w konstytucji proponowanymi przez prezydenta Maduro, którego nazywają dyktatorem. Głosowanie odbyło się w około 200 miejscach w całym kraju. Referendum to symboliczny wyraz nieposłuszeństwa dla dyktatury Nicolasa Maduro. Przeciwnicy prezydenta pytają obywateli, czy są za utrzymaniem obowiązującej konstytucji. Przywódca państwa chce ją zmienić i zmniejszyć znaczenie parlamentu, w którym obecnie większość ma opozycja. To cudowny dzień, ponieważ wszyscy wierzymy, że wyniki będą pozytywne. Widziałam, że ludzie przychodzili głosować już bardzo wcześnie. Jestem pewna, że wyjdziemy z tej chaotycznej sytuacji, w której żyjemy. Opozycja nie wyklucza, że dobry wynik referendum może być krokiem do ogłoszenia strajku narodowego lub innych ostrzejszych działań wymierzonych w prezydenta Maduro. Chcemy pokazać, że są nas miliony przeciwników tego rządu i że zamierzamy ruszyć naprzód. Aby osiągnąć wszystkie cele, które obraliśmy, musimy walczyć. Po to, aby wydostać się z tej dyktatury, aby Wenezuela szybko się odbudowała. Zdaniem Maduro referendum jest nielegalne i nie będzie miało żadnego wpływu na sytuację w kraju. Izraelscy żołnierze zabili Palestyńczyka, który próbował do nich strzelać w trakcie aresztowania. Do zdarzenia doszło na zachodnim brzegu Jordanii. 34-letni Palestyńczyk był podejrzany o otwarcie ognia w kierunku Izraelczyków podczas dwóch różnych incydentów. W trakcie zatrzymania zaczął strzelać do izraelskich wojskowych, którzy odpowiedzieli ogniem. Mężczyzna nie przeżył. Inny podejrzany Palestyńczyk także został ranny podczas aresztowania. W piątek w Jerozolimie doszło do jednego z najpoważniejszych incydentów w ostatnim czasie. Trzech arabskich obywateli Izraela zastrzeliło w rejonie Starego Miasta dwóch żołnierzy izraelskich. Sprawcy próbowali zbiec do jednego z meczetów na wzgórzu świątynnym, jednak zostali zabici przez policję. Od 1 października 2015 roku na fali przemocy w Ziemi Świętej zginęło 281 Palestyńczyków, 44 Izraelczyków, 2 Amerykanów, 2 Jordańczyków, Brytyjka, Erytrejczyk i Sudańczyk. Izrael twierdzi, że za ataki odpowiedzialni są palestyńscy politycy i przywódcy religijni, którzy mają podżegać do nienawiści. Z kolei strona palestyńska przyczyn przemocy szuka w rosnącej frustracji Palestyńczyków, którzy mają dość izraelskich rządów na terenach, na których chcą stworzyć swoje państwo. Wielki sukces polskiego tenisisty. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali turniej dobowy wielkoszlemowego Wimbledonu. W
finale pokonali duet Oliver Marach, Mate Pawic 3-2. Przed finałem polsko-brazylijski duet był typowany na faworyta. Kubot z Melo nie przegrali w tym roku meczu na trawie, jednak dobrą formę po raz kolejny musieli potwierdzić na korcie. Po zaciętym, trwającym blisko 5 godzin boju pokonali austriacko-chorwacki debel Oliver Marach Mate Pawic. O losach spotkania musiał zdecydować piąty set, w którym ani jedna, ani druga strona nie zamierzała odpuszczać. Tenisiści pewnie zwyciężali przy swoim serwisie. Rozstrzygnięcie nastąpiło w 24 gemie. Piłkę meczową precyzyjnym returnem wykorzystał Kubot. To drugi triumf polskiego tenisisty w wielkim szlemie. Wcześniej dokonał tej sztuki przed 3 laty, zwyciężając Australian Open. I to wszystkie wiadomości na teraz. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne informacje dnia do telewizji Trwam. Do zobaczenia. Tak, i tak się stało. To się stało w ciągu kilku lat. To jest, mówi kardynał Eik Holandii. Radio Koncita, pogoda będzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich. W pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę i Ziemię Łódzką, po Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę. Przelotny deszcz miejscami, zwłaszcza na południu kraju, burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, 19-22 na przeważającym obszarze, do 23-24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach burz okresami dość silny, porywisty południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali. Pokazują, a może, chcą dobrze robić, daj Boże, dziękuję bardzo, dziękuję, może za dużo powiedziałem, że wieszają się, ale tak w emocjach trochę, tak, w każdym razie pokazują z jednej strony tu piękne sprawy, a tutaj jaki styl, jaki w tych filmach idzie, jaki przekaz, jaki styl życia, jakby Boga nie było. No właśnie, że nawet ci, którzy chodzą do kościołów, oni w ogóle, jako katolicy, no, dają taki zły przykład, że w nic nie wierzą.